Wróciły naklejki zawsze gratem, ledwo dotarte, wiozę słoiki, sprawdź je na sklep.zlomnik.pl. Nie raz i nie dwa sabiarze, miłośnicy sabów, forumowicze saba i członkowie grupy Luźne Gadki obrzucali mnie wyzwiskami w internecie za to, że no nie do końca jestem miłośnikiem, fanem marki Saab, ale głównie nie jestem fanem marki Saab, jeżeli chodzi o samochody tej marki zatrute, zakażone i skażone przez pierwiastek General Motors. Więc kiedy uznałem, że przyszła już pora na to, żeby się zmierzyć z jakimś Saabem w moim filmie, to postarałem się, żeby udało mi się załatwić Saaba prawdziwego, Saaba szwedzkiego, Saaba zbudowanego przez trolle w Trollhättan, a nie jakiś produkt korporacyjny. I to właśnie jest taki Saab 96L. Akurat ten egzemplarz jest lekko przerobiony na rajdówkę, ale to nie szkodzi. Przejedziemy się nim, bo opowiem Wam o tym, jak on wygląda, jak jest zbudowany. Ma mnóstwo ciekawostek, takich typowych tylko dla szwedzkich aut. Obejrzymy go sobie z zewnątrz, przejedziemy się nim, pokażę Wam jego ciekawostki. Jest ich cała masa w tym samochodzie. Nie wiem, jak jest po szwedzku, zapraszam, ale zapraszam. Starałem się jakoś ubrać po szwedzku na ten film, ale okazuje się, że nie mam w domu żadnych gadżetów z Saabem, więc mam za to czapkę z Volvo z napisem Volvo Construction Equipment i mam też koszulkę z Volvo. A teraz będziemy jeździć Saabem. Wszyscy sabiarze, których znam, muszą mieć te przypinki do kluczy. Remove after flight. Widziałem też wersję niebieską, remove before flight. Próbowałem kiedyś to urwać, napisane remove, ale nigdy mi się nie udało. Porządnie przyczepione. Powiem Wam tak. Dla mnie te Saaby są koszmarnie brzydkie. To wygląda tak, jakby designer mebli z Ikei, który umie projektować tylko meble proste i funkcjonalne, miał zaprojektować mebel ozdobny. No i mu nie wyszło oczywiście. Cały ten samochód jest straszliwie dysproporcjonalny. Z jednej strony można powiedzieć, że troszkę przypomina nam Garbusa, tylko że Garbus ma ten taki przedwojenny urok streamline. Tutaj nie ma żadnego uroku streamline. Tutaj wszystko wygląda, jakby było do siebie niedopasowane. Każdy element jest z innej bajki. Karoseria pamiętająca lata 50. Do tego 76. rok produkcji to jest taki przejściowy jeszcze model, gdzie pojawiły się te ogromne 5-milowe zderzaki. Te kierunkowskazy też tak nie pasują za bardzo, bo całe auto jest powyokrąglane, one są kanciaste. Całe auto jest takie okrągłe, można powiedzieć klasyczne w swoich kształtach, nagle ma prostokątne reflektory. Tutaj te wszystkie przetłoczenia, te wszystkie szyby, te kształty i tak dalej, ten nadmiar kształtów, które się tutaj pojawiają, no jest trudny stylistycznie dla mnie do zaakceptowania. Z drugiej strony ten samochód ma taką zaletę, że jest niezwykle prosty konstrukcyjnie, bardzo praktyczny, bardzo wygodny, jak na lata 70. bezpieczny i właściwie bezproblemowy w eksploatacji, więc w sumie z zewnątrz się autem nie jeździ, z zewnątrz się na auto nie patrzy. Jeżeli się pominie paskudną sylwetkę tego samochodu, to do jazdy okazuje się on być bardzo fajny, ale o tym opowiem później. Taki Saab był dostępny tylko w wersji dwudrzwiowej, to jest taki fastback, albo jako kombi o nazwie 95, to jest 96, więc 96 zawsze miała dwoje drzwi. Nie ma tutaj z tyłu klapy otwieranej razem z szybą, dopiero się pojawiła dużo później w 900, więc to jest taki, można powiedzieć właśnie fastback, comeback, by niektórzy na to powiedzieli, nawiązując do Wunibalda Kama. Jak nie wiecie, kto to jest, to zostawiam Wam link w opisie, kto to jest Wunibald Kam. Jak przystało na szwedzkie auto, są też wycieraczki na reflektory. O, tutaj. Bagażnik tutaj Wam pokażę, jak się go otwiera. A, jest otwarty. To Wam nie powiem. Bagażnik tutaj otwiera się tylko w ten sposób. Jest taka malutka klapka. Nie ma tu zbyt wiele tej przestrzeni bagażowej. Natomiast ciekawym elementem jest ta żaluzja. Właściciel szukał tej żaluzji i napisał na jakiejś grupie facebookowej, że interesuje go żaluzja do 96. Ktoś z Wielkiej Brytanii się zgłosił, że taką żaluzję właśnie ma w stanie nowym, idealnym. Teraz po co jest ta żaluzja? To nie jest żaluzja typowa dla rajdówek. Żaluzja jest po to, żeby się przede wszystkim nie brudziła tylna szyba podczas jazdy w deszczu, bo ten samochód nie ma i nigdy nie miał wycieraczki. Z drugiej strony jest też po to, żeby się troszeczkę mniej nagrzewało wnętrze. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, o to pierwsze zadanie, to spełnia je w 100%. Jeżeli chodzi o to drugie, to niestety nie bardzo. No ale dodaje takiego fajnego rajdowego klimatu z tamtych lat. Teraz co do maski silnika, jest naprawdę imponującej wielkości. Tutaj jest pasek, który ją trzyma, żeby się nie otworzyła podczas rajdu. Co ciekawe, pasek to jest oryginalne akcesorium z Muzeum Saaba w Trollhättan, więc sobie pasek odpinamy w
ten sposób. Teraz jak się otwiera maskę, tutaj też jest rajdowa przeróbka, zewnętrzna dźwignia do otwierania maski. Robimy tak, zwalniamy sobie taki ząbek, który tu jest. O! I maska idzie do góry, ukazując nam wspaniały fordowskiej produkcji silnik 1.5 V4. Teraz tak, dlaczego Saab w ogóle stosował silniki V4? Zaczynali przecież od dwusuwów trzycylindrowych, znanych z tego, że się fantastycznie kręciły, miały dużo mocy, były wzorowane na DKW, właściwie wszystkie dwusuwy są wzorowane na DKW, ale potem dwusuwy wypadły z mody i trzeba było zrobić coś czterosuwowego. Problem polega na tym, że w Saabie cały silnik, tak jak w Audi, jest przed przednią osią, potem jest dopiero skrzynia biegu, więc tutaj nic długiego nie wchodzi w grę. Silnik fordowski V4 ma tę zaletę, że jest bardzo krótki. Jest bardzo kompaktowy, jest taki, można powiedzieć, kwadratowy w swoim planie i dlatego się tutaj ładnie, elegancko zmieścił. To, że jego kultura pracy no nie jest może najwyższa na świecie, trzeba to było jakoś przeboleć. Chociaż w sumie, powiem Wam tak, jak tutaj siadałem i ten silnik odpalił na zimno, to rzeczywiście hurgotał jak w jakimś starym dostawczaku. Przejechałem się parę kilometrów, może z 10-12. Silnik zaczął chodzić bardzo ładnie, przyjemnie, gładko, także wszystko zależy od tego, jak ten silnik jest zestrojony. Ten akurat jest troszeczkę podłubany, ma nieoryginalny gaźnik Webera, nieoryginalny filtr powietrza, taką kierownicę powietrza, która sprawia, że więcej powietrza wpada do silnika. Jak jeszcze raz powiem powietrza w tym zdaniu, to wylecę w powietrze naprawdę. Więc ten silnik się tutaj fajnie sprawuje w tym samochodzie. No i powiem szczerze, że mnie miło zaskoczył. Myślę, że najciekawszą częścią tego samochodu jest jego wnętrze. Wynika to z tego, że cały układ napędowy został umieszczony z przodu. Dzięki temu podłoga jest kompletnie płaska, nie ma żadnego tunelu. Również właściciele Saabów sobie chwalą konstrukcję tego auta, jeśli chodzi o blacharkę, że jest ona bardzo prosta, elementy są bardzo łatwo wymienne, a jakby płaska podłoga sprawia, że nie ma tutaj jakichś zakamarków skomplikowanych, które utrudniają odbudowę tego samochodu. No też za sprawą tego, że samochód jest przednionapędowy, to no niestety przednia grudź jest troszkę przesunięta do przodu, nie za bardzo jest to zrobić z nogami, większe osoby mają z tym problem. Ten sam problem zresztą znamy z Wartburga, ale inne rzeczy na przykład. Proszę bardzo. Rok 76, są normalne, bezwładnościowe pasy z tyłu. Świetne auto zabytkowe dla rodzin z dziećmi. Natomiast pasy przednie są lekko nietypowe, bo nie ma żadnej sprzączki. Sprzączka jest zbyteczna. Wkładamy sobie pas tutaj. O, zapinamy. Wkładamy sobie pas tutaj. Zapinamy coś takiego. O. Teraz, żeby taki pas odpiąć, wystarczy nacisnąć tutaj guzik. Pas się odpina i zwija się samoczynnie. I to jak działają zwijacze w tym samochodzie po ilu? 42 latach. Tak to można. Kolejną fajną rzeczą są schowki tutaj z przodu. Idealne, żeby schować gaśnicę, apteczkę, wodę, kubek z kawą. Oprócz tych schowków są jeszcze kieszenie w fotelach. Nie ma niestety bocznych kieszeni w drzwiach, ale za to są kieszenie w fotelach, też przydatna sprawa, dobre na telefon komórkowy, dobrze, że o tym pomyślano w 76 roku. Natomiast absolutnie nie pomyślano tutaj o miejscu na radio. To też jest ciekawe, w latach 70. radia były dosyć popularne, zwłaszcza w drugiej połowie, ale żadnego miejsca na radio nie przewidziano. Nie ma też obrotomierza, bo to nie jest wersja sportowa wbrew pozorom. To jest po prostu auto w wersji cywilnej przerobione na sportowe. Ale są fajne, ciekawe napisy. Zwracam uwagę, tutaj jest po szwedzku coś napisane. Varselius, huvud ljus. Zgaduję, że ljus to jest światło, bo tak samo jest w językach śródziemnomorskich najczęściej i tak samo jest po łacinie lux, więc zgaduję, że chodzi o światła. Tutaj natomiast znajduje się obsługa nawiewu. Po lewej stronie mamy włącznik włączony, wyłączony. Mamy temperaturę. Mamy kierunek. A to nawet nie wiem, co to jest. A, defrost, czyli defroster, czyli odmrażanie przedniej szyby. Tak odmrażamy szybę, a tak sobie pewnie puszczamy to na wnętrze. Albo na odwrót. Sportowa kierownica jest elementem tuningu. Normalnie była taka zwykła, nudna, to jest trzyramienna z nawierconymi otworami. Bardzo się nią wygodnie trzyma. Szkoda, że nie ma większego odsadzenia jeszcze. Nie mogę się napatrzeć na to, jak ta podłoga jest ładnie zrobiona, że tu nie ma żadnego tunelu między siedzeniami, po prostu jest podłoga i w niej są pedały, to jest super fantastycznie wykonane. Sprzęgło tutaj jest troszeczkę dla ozdoby, sprzęgło nie używamy wcale aż tak dużo, zaraz Wam opowiem o tym dlaczego. To jest pozycja zwolniona, wygląda jakby był zaciągnięty na maksa, a to jest pozycja zwolniona, więc żeby go zaciągnąć, po prostu go stawiamy między fotelami.
wygląda w tym miejscu jak dźwignia biegów. A dźwignia biegów się znajduje tutaj przy kierownicy. Jej obsługa wymaga pewnej wprawy, ale trwa nauczenie się tego dosłownie kilka minut. Najtrudniej jest z rzucaniem stecznego. Gdyby było wam mało ciekawostek, to spójrzcie, jak się opuszczają szyby w tym sabie. Przednia część pozostaje właściwie nieruchoma, opuszcza się głównie tylna, wykonując taki, można powiedzieć, wycinek koła. A tu jest jakiś autograf jakiegoś typa, to się nazywał tam Carl Ericsson czy coś, on projektował chyba Saaby, nie pamiętam dokładnie. Idealna jest ta niekonsekwencja, tu jest po angielsku, tu jest po angielsku, tu jest po szwedzku. Skrutter du förlorer du. Wkładam kluczyk do stacyjki i tu jest wszyscy sabiarze. Jak to, gdzie to tej stacyjki wkłada? Przecież stacyjka w sabie jest między fotelami. No jest, ale dopiero od 99, a w 96 jest jeszcze w normalnym miejscu. Dopiero potem ktoś uznał, że koniecznie musi być jak w samolocie i zrobili jak w samolocie. Nie wiem po co. A wiem po to, że się podobno nie wbija kluczyk w przypadku wypadku w nogę kierowcy. Można było to zrobić w dowolnym innym miejscu. Na przykład w suficie też można było zrobić, też by się nie wbijało. Dobra, palimy. I świeci się nam kontrolka, zapnij pasy, 76 rok, jak w samolocie. Ten samochód ma wolne koło, to oznacza, że sprzęgła używamy tylko do włączenia pierwszego biegu i potem do przełączenia z jedynki na dwójkę. A potem już przy każdym odpuszczeniu gazu samochód sam nam wysprzęgla. I możemy to robić bez sprzęgła. Dwójka na trójkę bez sprzęgła. Rozpędzamy się na trójeczce. I czwórka też bez sprzęgła. Bardzo wygodne, fantastyczna sprawa. Z drugiej strony powiem wam, że charakterystyka pracy tego silnika jest taka naprawdę zabytkowa. To znaczy na wolnych obrotach nie dzieje się kompletnie nic. Tak, czwórkę rzuciłem. Na wolnych obrotach nie dzieje się kompletnie nic, a na wyższych dzieje się niewiele, ale za to jest bardzo głośno. Tak to mniej więcej wygląda. I to jest już wersja po podniesieniu mocy. Tutaj właściciel nie był na hamowni, ale ocenia, że z tym nowym gaźnikiem, z tym nowym dolotem, ten silnik ma teraz 70 kilka koni, może bliżej nawet 80. Ale ta moc tak naprawdę jest osiągalna dopiero w wysokim zakresie obrotów, kiedy samochód już tak ryczy, że nam się troszeczkę odechciewa. Także jest to samochód jednak zdecydowanie do spokojniejszej jazdy, chyba że komuś nie przeszkadza ten hałas i chce nim naprawdę pojechać na maksa na jakimś rajdzie, no to wtedy ma to sens. Ale tak ogólnie jak się toczę po mieście, to mi się w ogóle nie chce przekraczać 60 km na godzinę. Trochę się już przyzwyczaiłem do tego wolnego koła. Jest to nawet całkiem przyjemne po dłuższym okresie eksploatacji. Faktycznie jest tak przyjemnie cicho, jak się naciska, znaczy jak się odpuszcza gaz. Ale z drugiej strony, jak teraz chcę znowu przyspieszyć na czwórce i chcę wbić gaz, to muszę poczekać, aż on zasprzęgli i zrobi tak i dopiero wtedy się pojawi jakiś napęd. Miałem kiedyś Trabanta, tam też były biegi przy kierownicy i od tego czasu się trochę do biegów przy kierownicy zniechęciłem, ale to tylko dlatego, że w Trabancie one po prostu beznadziejnie chodziły, a tutaj chodzą bardzo fajnie i to jest bardzo fajny gadżet dla mnie, dźwignia biegów przy kierownicy, bo dzięki temu jest więcej miejsca z przodu na nogi, jest wygodniej. Natomiast akurat w tym sabie ta dźwignia jest dosyć krótka i jest umieszczona tak, że jak zmieniam bieg z tej dolnej sekcji, czyli drugi albo czwarty, to idealnie mnie stuka w kolano. Także po raz kolejny się okazuje, że jestem za duży do jakiegoś samochodu, czego akurat się w sabie nie spodziewałem, bo sądziłem, że Szwedzi jak zrobią samochód, to zrobią auto dla dużych ludzi. No tutaj tak jak się okazuje nie za bardzo jest. Natomiast powiem wam, że nie mam nadal za cholerę pojęcia, dlaczego akurat to przedstawiciele tak zwanych wolnych zawodów wybierali Saaba. Czy to dlatego, że Saab jest wolny i sprawia im zawód? Nie wiem dokładnie o co chodzi. Myślę, że w tamtych czasach był to jednak samochód dla każdego normalnego kierowcy, normalnego pracownika, normalnej kierowczyni. Auto jest na tyle łatwe w obsłudze, jak na auto zabytkowe, że nawet kobieta, która nie ma dużo siły, sobie bez problemu z nim poradzi. Naprawdę fajnie się nim jeździ, łatwo, prosto. A dlaczego akurat lekarze, menadżerowie i jacyś tam architekci? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, wydaje mi się to taka trochę miejska legenda. Ale tak czy inaczej polubiłem tego Saaba. Usiadłem sobie sam za sobą w tym samochodzie, nie jest może za bardzo wygodnie, ale na koniec tego filmu chciałem wam powiedzieć, że
rozumiem, dlaczego wtedy ludzie kupowali te Saby w tych latach 70. One naprawdę wtedy były takie inne. Jedna rzecz to jest właśnie przedni napęd, dzięki któremu nie ma w samochodzie tunelu, jest zupełnie płaska podłoga, jest naprawdę to bardzo wygodne. Druga rzecz, która przekonywała, myślę, wtedy klientów, to było to nastawienie na bezpieczeństwo, te pasy, te wzmocnienia, to wszystko. Trzecia, kolejna rzecz to to, że w tym samochodzie naprawdę rzeczy są podporządkowane praktyczności, funkcjonalności i trwałości, a nie jakiemuś wyrafinowanemu designowi. Jeżdżę tym autem rocznik 76, 42 lata jakby nie było i ono mi się wydaje dalej takie zwarte, takie sztywne, takie wykonane z taką solidnością, z takim naprawdę zaangażowaniem, żeby to było dobre, trwałe, żeby to było takie wieczne, kiedy tym samochodem jeżdżę. Naprawdę to czuję w tym aucie. Potem niestety się te Saby zaczęły psuć, zaczęły być zbyt zwykłe, zaczęły być zbyt awaryjne. Potem, kiedy już przejęło to wszystko General Motors, stały się po prostu oplami w innym opakowaniu, więc już kompletnie straciły rację bytu. Także powiem uczciwie, nie jestem wielkim fanem Sabów, ale gdybym znalazł coś takiego w wersji kombi, to bym się naprawdę zastanowił, czy tego nie kupić jako zabytka na rajdy do jeżdżenia tym z rodziną. Także to chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć w tym filmie. Pamiętajcie, zawsze gratem Zbigniew Łomnik. Już niedługo premiera mojej trzeciej książki Kuba Wyspa Gratów. Będzie to wspaniała monografia motoryzacji kubańskiej. Koniecznie śledźcie moją stronę i kanał YouTube'owy. Nie przegapcie, będzie tylko 1500 sztuk z autografem i w twardej oprawie. W trzecim tygodniu września ruszamy z preorderem, więc nie przegapcie mojej książki, bo się szybko rozejdzie. Cześć! Jeśli podobał wam się ten film, koniecznie sprawdźcie moje naklejki. Zawsze gratem, wiozę słoiki i ledwo dotarty na sklep.zlomnik.pl. See you next Friday!